Będąc małym chłopcem, zawsze chciałem zostać magikiem. Dlatego dzisiaj spełnimy moje marzenia z dzieciństwa. Kupiłem magiczne gadżety, którymi zaskoczę dzisiaj JJ-kę oraz was, widzowie. Szaku, na samym początku, podstawowy czar. O, mam. Wyciągnę coś z kapelusza, czaruj. Hokus pokus, czary mary, twoja stara... Ty! Jaka stara? No. Hokus pokus, zostaw suba. Jak nie zostawisz, będziesz dupa. Widzicie? Brawo! Joystick, chodź! Dla ciebie! Pierwsza sztuczka dla joysticka! Tak jest! Proszę bardzo! Zając! Zasuba od widza! Teraz hokus pokus, czary mary, joystick znika! Nie ma pieska! A jednak jest! Ale tylko głowa! Nie jest reszta! Mam godzinę czasu na to, aby nauczyć się magicznych sztuczek, które później przedstawię JJ-ce. I przy okazji zdradzę wam, jak działają sztuczki magików. Zaczynamy! Gotowa na magiczną podróż i magiczne doznania? Jak najbardziej. Nie ma żartu, bo teraz ci mówię, trenowałem całą godzinę. Odpowiedz mi na proste pytanie. W sumie ja odpowiedź znam, ale ty powiedz to widzom. I to nie jest wcale ustawione. Twój ulubiony kwiat to? Róża. Dobrze. Odpalamy. Hokus pokus. Idzie burza. Niech zapali. Przed róża. Wow! A, widziałaś, jaki triczek. Jak ty to zrobiłeś? Magic. Magic. Jeszcze raz? Ostatni raz ci pokazuję. Teraz nic mi nie umknie. Nie chcę się palić. Nie mam już many. Nie pokażę ci. Co, bez mnie nie zadziała? Nie. Musi być mana. Poczekajcie. Walnąłem szpotkę. Uwaga. Widziałaś? Co jest? Hokus pokus, czary mary. JJ mówi nie do wiary. Jak ty to robisz? Dalej wam to umyka? No przyjrzałem się rękawom i nie wciągnąłeś tego z rękawa, więc nie wiem. Patrzcie, ja mam to cały czas tak zgięte i robię tak. Dobra! Chcesz spróbować? Czekaj, dam ci kapelusz. O nie, bo ci nie wyjdzie. Od razu lepiej. O, już zepsułaś? Super. Nie, jest okej, jest okej. No mogłoby też tak być, no to... Chodzi o to, że tak możesz zrobić... Tak wiesz, od dołu. Hokus pokus, czary mary. Jeszcze raz, jak ty to zawijasz? Hokus, tak sobie wydłuż ręką. Hokus pokus, czary mary. Pokaż. Hokus pokus. Nope. Hokus pokus. I spal, i zgacha na czole. Hokus pokus, czary mary. Ładnie, dobra, dawaj za mnie. O nie, bo nie. Oj, to będzie mocne. Kurde, zapomniałam, jak to się robi. Hokus pokus. Hokus pokus. Kurde, zapomniałam. Hokus pokus. Jasło. Nie! Nie! Starczy. Oddawaj kapelusz, nie nadajesz się. Dla mnie zostawcie łapeczkę w górę, a napiszcie JJ-ce coś w komentarzu. Jak ty się tak szybko tego nauczyłeś? Jestem synem Copperfielda. Kogo? Copperfielda. Wierzysz w siłę umysłu? Telekinezę? Magię? W sensie? Nie, siła umysłu, mojego umysłu przede wszystkim. Wierzę, ale to potrzeba by było tyle energii, że człowiek nie jest w stanie tyle energii z... A ja się nauczyłem w godzinę, zobacz, mamy sznurek, nie? I sprawię, że ten sznurek będzie sztywny. Cicho, cię muszę się skupić teraz. Muchni! Muchni! Co? Widziałaś? Dobrze, że dmuchnąłaś, bo już nie mogłem... Nie miałem siły go utrzymać. Jeszcze raz? Robię! Dawaj, buchni! I co ty na to? Jak? Na znak. Jestem szefem po prostu. Pokaż. Nie, na pewno oddech. Też tak umiem. No, dobra. Dobrze? Mocno. Dobrze, dobrze. Nope. Bardzo mi się udało. To jest bardzo prosta sztuczka. W środku znajduje się coś takiego. Przecięta rurka w jednym kierunku. Kiedy ją obrócisz tak, to jest sztywna. Ja później odkręcałem palcami i opadało. Taka sztuczka, ale fajne, co? 10 zł kosztowało, róża 7. Można zaskoczyć, nie? Kogoś. To jest takie oto magiczne pudełeczko. A tu mamy taką atrapę papieroska. Rozumiemy, o co chodzi. I uwaga, patrz się uważnie. Do środka, nie? Powiedz jakieś magiczne zaklęcie. Pokus, pokus, czary mary, ten papieros, pobite gary. Nope. Kurde, faktycznie pobite gary.
Jeszcze raz. Jeszcze raz. Uwaga, 3, 2, 1. Widziałaś? Po prostu go przeciąłeś na trzy części, tak? Tak, ale spójrz. Cały. I co? Jeszcze raz? Pokus, pokus. Za to szło? Coś tam pobite garej. Pokus, pokus. Pokus, pokus. Czary, mary, ten papieros pobite garej. Pokus, pokus. Czary, mary, ten papieros wraca do pieczary. Jak? Na wznak, moja droga. No. Dobre, po prostu mam dobre spele, nie? Dzisiaj. Jestem magikiem nie od wczoraj, od godziny. Tak naprawdę ten ala papieros, który jest wkładany tutaj, on zostaje zepchany w tym kierunku. A tu się otwiera zapadnia, z którego pojawiają się kolejne pocięte już na kawałeczki papierosy. Kiedy cofamy, papieros powraca. Papieros powraca. Pyk. Widzisz, jak to w zwolnionym tempie wygląda? Cyk i cyk. Robi wrażenie. Robi wrażenie. O, teraz moja droga, masz szansę zarobić stówkę, jeżeli uda ci się taki klucz wsadzić do tej butelki. Bo jak widzisz, ten klucz nie wchodzi, a ja mam na to czar, żeby go ulokować w środku. Nie ruszamy buteleczki. Aha, czyli nie ruszamy buteleczki, bo co? Bo buteleczka jest magiczna, tak? I tutaj jest jeszcze jakiś lewy otwór pewnie. Nie da się. Pokus, pokus, zamknij oczy, niech ten klucz do butli wskoczy. I co ty na to? Miałeś mniejszy klucz. Jak mniejszy klucz? Po prostu pewnie mniejszy jest i dlatego się zmieścił. Nie ma opcji. Justyna w szoku. No i co? Widzę. Co widzisz? Pierwszy raz odgadnę zagadkę. No dawaj, jestem ciekaw. Ten klucz się składa. No, dokładnie. Składa się na gumce. Prawo, lewo. A jak go teraz wyciągniesz? Trzeba zbić butelkę. Nie da się już go wyjąć. Ten klucz też kosztował 8 zł. Ale fajne. Uwaga. Młotendo. Lipny czar. Młotendo! Nope. O! Ale się rozsypała, stary! Drobny mak! Ten klucz działa na takiej zasadzie, że on się zgina. Albo prawo, albo lewo. I on jest na gumce, widzisz? Widzisz JJ-ka? Oba są równe. Tylko, że ten się składa. Magic. Magic. Postaram się przy pomocy siły mojego umysłu zgnieść tą oto łyżkę. Ja... Wierzyłaś to? Nie wiedziałam, co się dzieje. Naprawdę? A to tylko łyżka na gumce. No! Ty to sam zrobiłeś? Nie, taka łyżka kosztuje 7 zł w internecie. Jest ona połączona gumką, tylko trzeba dobrze złapać, zakryć i wtedy popuszczasz palca, ona sama się wywraca. Nie, no jest tyna, daj to! Patrz! Aha, okej. Okay. Kolejna magiczna sztuczka za nami. Jeżeli wam się podoba, to postawcie łapeczkę w górę, a my znikamy. Czas na kolejną magiczną sztuczkę przy pomocy takiej magicznej chusteczki. Pokaż, czy jest magiczna. Sprawdź. No jest magiczna, przezroczysta prawie, że. No, wygląda na magiczną. Przytrzymaj swój telefon na chwilę jeszcze. Zrobiłeś tam dziury? Nie, muszę teraz tą ładnie chusteczkę złożyć, bo ty nie wiesz, o co chodzi. O co się tutaj nam rozchodzi wszystkim. Nam się rozchodzi o to, aby tą magiczną chusteczkę, daj, przeciągnąć przez twój telefon. Co? W środek ekranu montuję chusteczkę, gotowa jesteś? Nie. Patrz. I co? Przeszedł przez środek ekranu, proszę. Magic. Magic. Jak to zrobiłeś? Nie pokażę ci. Mogę ci, dobra. Jak widzę, że stawiam łapkę w górę, no to pokażę wam jeszcze raz. Zostawię. Stawcie suba też, bo mi pokażę. Uwaga, pokazuję drugi raz. Musicie mieć telefon. Montujecie tutaj do chusteczkę w telefon mocno. No jak montujemy chusteczkę w telefon? No po prostu bierzesz telefon, przykładasz chusteczkę do telefonu i szukasz z tyłu, czy jest ten dzyndzel. I uwaga! Aha.
Przechodzi przez telefon, co? Aha. Kurde, było widać? Było widać. Niedobrze. Bardzo tandetne to jest, ta ścierka się nie nadaje i ten plastik jest też słabo wytrzymały. I jest mało przezroczysty. Właśnie! I kosztowało 6 zł. I on nie chce w ogóle przechodzić przez to, wiesz, jak szarpie? Tak. Dramat. Ale i tak wyglądało efektownie. Tylko ty nie masz jeszcze zbyt wielu umiejętności po prostu. Nie miałem po prostu many, tak jak tłumaczę. Moi drodzy, to jest bardzo proste. Przez plasticzek przeciągamy naszą chusteczkę. Bierzemy od oponenta telefon, obracamy tym krótszym koniuszkiem, przez który wsadziliśmy do dołu, po to, żeby móc później chusteczkę, o, tu niby nam się wyświetla, że wszystko spoko loko, a my ciągniemy za dół w ten sposób, o, a trzymamy palcami tutaj u góry i tadam! Spoko, 2 na 10. Nie, silna jest, kurde, jednak jest silna, nie spodziewałem się tego. Dobra. Ale to się nie nadaje. Guzik mi strzelił w mojej kapanie ze Slytherinu. Każdy szanujący się magik zna sztuczkę z czteroma takimi okrągami, które są po prostu osobno rozdzielone. No zobacz sobie, że ten kółko nie da go rozłączyć. No jest sztywne, są cztery takie same. I uwaga, patrzcie się teraz, rękawy podwijam. Nie będę drugi raz pokazywał. Bierzemy trzy kółka w jedną rękę. Kurde, po kolei, o! Musi być po kolei, bo jak nie wyrobisz po kolei, to się mylą kółka. A to jest bardzo ważne, żeby kółka się nie myliły. Uwaga. 3, 4. O. Nieźle. Nieźle. Teraz te trzeba połączyć. Uwaga. Mamy już 3 połączone. Teraz przełóżmy te kółko tu. Tak. Bo tym muszę uderzać. Zawsze muszę trzymać w ręce. Gdzie łączymy kółko? Zawsze w lewe ręce, bo muszę tym uderzyć. Nope. Co? Wyszło? To było najtrudniejsze, żeby się nauczyć szybko. Jeszcze raz. Ostatni raz. Mamy 4 nierozłączalne kółka. Podkreślmy to, że są nierozłączalne. Wy musicie w to wierzyć, że te kółka nie da się ich rozgiąć, rozumiecie? To są kółka, których nie da się rozgiąć i każde jest osobno. Potwierdzam. Pokazał mi jedno, ale powiedział, że reszta jest taka sama. Co? No jak co? Masz. O masz, jeszcze jedno, chcę zobaczyć. No co, jeszcze te drugie i trzecie, więcej ci nie dam, bo zaraz całą magiczny trik poznasz. No, pokaż! Po co? Postaw! No i patrz, jak to się robi. Ściągam już bolesne. Hokus pokus czary mary. Wpada. Wow. Teraz drugie. Czary mary, o! A na końcu robisz tak. Żartowałem, nie umiem tego! No przecież dobrze zrobiłeś! Bardzo dobrze, brawo! Generalnie w tej sztuce chodzi o to, że są 2 kółka już połączone, jedno nierozłączne, a jedno z dziurką. I ty musisz przekonać swojego odbiorcę, że one wszystkie są nierozłączalne, dlatego dajesz mu jedno takie połączone na stałe. Spójrz, nie da się go rozłączyć. Ono nie jest nigdzie przecięte, mówisz, no faktycznie. I tu mam jeszcze 4 takie same. Tu masz kółko nierozłączalne, do ręki bierzesz kółka, które są na stałe ze sobą połączone i nie daje się rozgiąć. Taki uchwyt i mówisz hokus pokus czary mary, uderzasz w to, puszczasz, niby się połączyły. I następnie w tej ręce masz rozłączone kółko. Teraz te rozłączone kółko starasz się tak uderzyć po palcu, żeby wskoczyło tak na 3. Później z tej ręki przekładasz do tej ręki, tu palcem cały czas zakrywasz, że masz przecięte i robisz. I masz 4 połączone. Mocno. Tylko że to wymaga wprawy, no ja ci nie zdążyłem nauczyć. Ale fajne. Chcesz spróbować? Nie. Nie, dzięki. Wystarczyło w górę. Czas na kolejną sztuczkę z kartą. Król, proszę. I zapałeczka. Musisz powtarzać za mną. Kładziesz zapałkę na kartę. Nie? I mów. Vilgarium. Leviosa. Źle. Vilgardium. I patrz. Leviosa. Leviosa. Teraz ty. Vilgardium Leviosa. To jeszcze raz, bo Justyna nie umie. Justyna, patrz się. Po pierwsze w drugą stronę się wygina kartę. Patrz. Kładziesz na kartę i robisz tak. Vilgardium. Leviosa. Leviosa. Leviosa.
Że wiesz jak działa? A dlaczego ja mam inną? No po to, żebyś właśnie się zastanawiała, dlaczego masz inną i ci nie działa. W tym wszystkim chodzi o to, że zginasz kartę do dołu, a tutaj jest takie niewidoczne połączenie między kartą, widzisz? Mhm. Ale żeby ta sztuczka wyszła magikowi, to musi być sobie oświetlenie, a my tutaj mamy lampę. Albo po prostu patrzeć z góry. Ale za pierwszym razem ja w ogóle tego nie widziałam. No właśnie! Dopiero za drugim razem. Bo sztuczka magiczka działa tylko za jednym razem. Wingardium Leviosa. Teraz nie pokażę ci sztuczki, ale ci pokażę za to magiczny gadżet. Jak widzisz, mamy tutaj sznurek, który jest tak ładnie zawinięty. Czemu on stoi? To nie jest zwykły sznurek, ponieważ to jest magiczny sznurek. I uwaga, to jest magiczny, wytrzymały sznurek. Sznurek Herkulesa normalnie, patrz. Wkładasz tutaj butelkę i zobacz. I co ty na to? Fajny! Tutaj można sobie, wiesz, jakiegoś szampana wstawić i tak sobie stoi w domu na szafce. Fajny, nie? Komedia, no. Faktycznie wygląda to czadowo. Jak ktoś by przyszedł, to na pewno zwróciłoby jego uwagę. W środku generalnie znajduje się taki gruby drut, którego... Ty, nie idzie go zgiąć! Taki no, spręt bardziej! I on jest opleciony po prostu owijką. Fajne. Mhm. 10 na 10. Ostatnim magicznym gadżetem na dziś jest magiczna gilotyna. Magiczna flet. Jeżeli obejrzeliście film do tego momentu, napiszcie w komentarzu magiczna flet. Ta gilotyna jest niebezpieczna, bo ta gilotyna jest ostra. Dajemy ostrze do góry, wkładamy parówkę i uwaga. Hokus pokus, magiczna gilotyna, wsadź palucha i go nie ma. I ucina. No i co w tym dziwnego? To w tym dziwnego, że ty teraz wsadzisz tu palca. Ja nie wsadzę tam palca. Wsadź palca, ja tutaj dam na dole, patrz, nawet wykałaczkę, że przetnie twojego palca, a później wykałaczkę. Dawaj palca. Ja się boję! Dawaj, dawaj, nie weź, bój się! Daj spokój! Justyna, ja się kształciłem w byciu magikiem 59 minut. Zostawcie! Zuba! Przecięło. Żyje! Przecięło, ale tyka płaczki, nie chcę przeciąć! Powiem wam tak, ta gilotyna kosztowała też 15 zł. Była fajna, ale przysłali mi zepsutą. No jak zepsutą, jak przecięła, a później nie przecięła, to działa. Tak jest, ale ona powinna działać w ten sposób, że kiedy wsadzisz palec, pociągniesz ostrze do góry, ono powinno się zawinąć wokół palca i być już gotowe do tego, żeby cię nie przecięło. Bo teraz jak wsadzisz, to znowu utnie. Rozumiesz? Ja wolę tego sama nie używać. Otwórzmy to i zobaczmy jak działa. Nie ma parówki. No magic. Magic. Gilotyna powinna działać w ten sposób, że jak pociągniemy do góry, to ostrze jest gotowe do cięcia, przecinamy. Kiedy wsadzimy palec, gilotyna powinna nam się, o, właśnie w ten sposób obrócić i tu pójść ostrze. A mi to ostrze się nie cofa w tym miejscu. O, tak powinno działać, że no, do góry, cyk, i jest gotowe. I teraz opuść. Widzisz? Teraz by było znowu ok. Okej, okay, czyli jest po prostu... Jest zepsuta, po prostu te ostrze mi jakby nie cofa się tu, gdzie powinno się cofnąć. O, i się blokuje. Dlatego, że kosztowało to 15 zł, no to działa tak jak działa. Ale już wiecie, jak wygląda gilotyna od środka i jaka to jest sztuczka. Przynajmniej mamy nóż do parówek. Dokładnie. Pamiętajcie, że każdy wtorek i piątek na tym kanale pojawiają się filmy. Jeżeli wam się podobało, łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na nasze Instagramy. Ja się kłaniam nisko, trzymajcie się, cześć!